Mbappé wywołuje duże zainteresowanie. Zajmuje pierwsze miejsce w rankingu strzelców. A jak zagra dziś? Witamy się z Państwem z imponującego stadionu Parc des Princes na zachodnich obrzeżach Paryża. Ładna dziś pogoda, tym bardziej więc zrozumiałe, że trybuny pękają w szwach. Wszystko już gotowe, zaraz rozpocznie się dzisiejszy mecz. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Fani Ligi Francuskiej nie mogą, nie powinni przegapić kolejnego spotkania w tych rozgrywkach. PSG zmierzy się ze Stade de Reims. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyłbicami, bez kunktatorstwa, za to z ochotą, by dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. Łatwo sobie poradził z tym uderzeniem, ale piłka szła prosto w niego. Dobrze się tutaj ustawił, jednak ten strzał zupełnie nieudany, nie musiał się wysilać. Trudno dziś będzie rywalom o bramki, bo PSG to najlepiej broniący zespół w lidze. Mają najskuteczniejszą, najlepiej zgraną obronę w całej lidze, więc rywale muszą pracować podwójnie ciężko, żeby trafić do siatki. Granie przeciwko takiej defensywie to koszmar napastnika. Szansa, by wyjść na prowadzenie. Bramka! Mamy gola już na starcie. Dobra to prognoza na resztę meczu. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania, a Messi pewnym uderzeniem dopełnił formalności z najbliższej odległości. No to mamy 1-0. Messi. Nicolò Barella. Neymar! Ależ teraz zmarnowana szansa. A mogliśmy mieć dwubramkowe prowadzenie. Zawodnik nie może uwierzyć, że to nie wpadło. W sumie my też nie. Ciekawe, czy to się nie zemści. Nie patyczkował się teraz z przeciwnikiem. Do Messiego. Pewna interwencja. Bramkarz trzyma teraz piłkę w rękach. Dobrze ustawiony, praktycznie w linii strzału. A i strzał był niezbyt przekonujący tak po prawdzie. Atak piłkarzy PSG może być niebezpiecznie. Zablokowany ten strzał. Zadza. Strata. Muszą bardziej szanować piłkę. Idrissa Gueye. Herrera. Gueye. Chorągiewka. Gwizdek. Tu jest spalony. Potrzebuje trochę więcej cierpliwości w takich sytuacjach, bo ułatwia tylko zadanie obrony. Dobrze gra ciałem, zastawia się z piłką, czy zdołają mu ją odebrać. Kylian Mbappé stale przy piłce. Może być nie do zatrzymania. I Messi! I tak! Messi trafia do siatki! Widzimy powtórkę tego fantastycznego, naprawdę fantastycznego rozegrania. Rozmontowali rywali podaniami.
Na koniec postanowił kropnąć z całej siły i piłka błyskawicznie minęła bramkarza, mimo że do bramki wcale nie było tak blisko. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką może sobie pogratulować. No to mamy 2-0. Zadza. Próbuje szczęścia. Dobra obrona. Strzał wyłapany. Kiedy piłka leci prosto w twoje ręce, trzeba się postarać, żeby jej nie złapać. Neymar. Nicolo Barella. PSG traci piłkę. I oto z piłką Leo Messi. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Głęboko w pole karne zagrywa. Radzi sobie. Dobra interwencja. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Drużyna miejscowa rzadziej bywa przy piłce. Oddają inicjatywę przy jezdnym. Z tym, że statystyka bramkowa jest dokładnym przeciwieństwem statystyki posiadania piłki. Kiedy prowadzisz, możesz sobie czasem pozwolić na oddanie inicjatywy. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Dobre podanie. Ciekawe, co z nim zrobi. O, i to był książkowy odbiór piłki. Gwizdek sędziego kończy pierwszą część meczu na Parc des Princes. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Kylian Mbappé. Messi. I teraz z piłką Idrissa Gueye. Podawał Mbappé, ale piłkę mają teraz rywale. Mbappé teraz przy piłce. Gol! Czyste złoto! Ależ trafił tę piłkę z woleja. No wspaniały był to strzał. Brawo, brawo! Rzućmy okiem na powtórkę tego gola. Błyskawicznie podjął decyzję, żeby złożyć się do woleja i trafił w dziesiątkę. Bramkarz był kompletnie zaskoczony. A więc mamy 3-0. Simone Zaza. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Hakimi. Kylian Mbappé. I broni bramkarz! Coś niebywałego! Wszyscy sądzili, że będzie gola jednak. Thank you.
A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Rzut rożny wykonał Neymar. Niewykorzystany stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Co tu się dzieje? Co za interwencja? A już niebawem kolejne interesujące spotkanie na naszym kanale. Tym razem będzie to mecz Pucharu Francji. Reims zmierzy się z Clermont Foot. Rzadko zdarza się taka atmosfera. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Gol! Niezwykła sytuacja! Naprawdę tutaj nie musiała wcale paść bramka. No i mamy powtórkę akcji bramkowej. Golkiper zdołał odbić trudny strzał w długi ruch, ale miał pecha i piłka trafiła do nacierającego rywala, który nie miał już problemów, by umieścić ją w siatce. Reakcja menedżera mówi sama za siebie. Plan zrealizowany z nawiązką może sobie pogratulować. Mamy już zatem 4-0. Barella. Simons. Pedro traci piłkę. Uwaga, wychodzi sam na sam. Tak jest! Dopina swego! Jest hat-trick! Trudno się dziwić, że szaleje ze szczęścia. Jeszcze raz widzimy powtórkę bramki. Co tu dużo mówić, dał sobie zabrać piłkę jak dziecko. Szkolny błąd, za który cenę zapłaciła cała drużyna. Powiększają przewagę. 5-0. Simone Zaza. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Najspokojniej w świecie zatrzymuje tę piłkę. Messi. Barella. Nicolo Barella. Ma czas i miejsce na centrę. Udane teraz zagranie do środka. Verratti ma teraz piłkę. Barella. Piłka krąży jak po sznurku w poszukiwaniu jakiejś... I gol! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Takie gole potrafią zdobywać tylko zgrane drużyny. Świetne panowanie nad piłką, wymiana podań. Obrona nie potrafiła na to zareagować. Brawa należą się nie tylko za strzał, ale za całą budowę akcji. A więc pogrom 6-0. Hakimi. Ashraf Hakimi. I oto z piłką Leo Messi. Gol! Niesamowite! Fantastyczne! Leo Messi! Naprawdę nie spodziewałem się, że uderzy z takiej odległości. Cała defensywa chyba też nie. Ależ ma kopyto.
futbolu różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. Messi na skrzydle, ma miejsce, co zrobi? Okazja, Leo Messi. Dalej jest groźnie. Odbita piłka, wciąż groźnie. Aha, nie, stop. Chorągiewka w górze po akcji. Zostały 2 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Rywal bez szans. Piłka zmienia właściciela. Simone Zaza. Łatwo sobie poradził z tym uderzeniem, ale piłka szła prosto w niego. Dobrze się tutaj ustawił, jednak ten strzał zupełnie nieudany. Nie musiał się wysilać. Koniec spotkania. Paris Saint-Germain zgarnia dzisiaj komplet punktów. No, przekonujące, pewne zwycięstwo odnotowują teraz w lidze. Świetnie się zespół prezentował przez całe to spotkanie i zasłużył na 3 punkty.